Wydaje mi się, że to był rok 93. Na pewno pamiętam, który film. To był Jurassic Park. I było to doświadczenie absolutnie traumatyczne. Połowę seansu przesiedziałem pod fotelem, pod nogami mojej mamy. Myślę, że nie do końca była świadoma, co się w tym filmie znajdzie i za każdym razem, jak tyranozaurus występował na ekranie, to skutkowało to moim natychmiastowym nurkowaniem pod fotel. Szkoła filmowa, Piotrkowska, NCKE, Wojciech Jerzy Has i Semafor. To byłoby trochę dwie różne kategorie. Jeśli największym sentymentem to chyba na samym początku The Wire, mimo wszystko, Twin Peaks. Jeśli coś z dzieciństwa, co wywarło na mnie ogromne wrażenie, to Przystanek Alaska. To jest pytanie, na które właściwie nie jest sposób odpowiedzieć, bo ja jestem wszystkożerny, jeśli chodzi o kino. I pracuję dla Festiwalu Kina Fantastycznego, ale wcześniej współpracowałem przez lata z festiwalami arthouse'owymi. I lubię animację, i lubię dokument, i właściwie jakby zajmuję się wszystkimi gatunkami, więc trochę trudno byłoby mi coś wybrać konkretnego. Dla mnie każdy gatunek realizuje w kinie trochę coś innego. I trochę to jest takie mówienie o tym, jakby no, jaki rodzaj książki czy filmu się lubi, to jest jakby mówienie, znaczy jakby trudno mi się do tego trochę odnieść, bo to jest mówienie o jakimś medium, które może wyrażać tak dużo rzeczy i emocji i różnych stanów, że właściwie nie wiem, co miałbym powiedzieć. Wydaje mi się, że lubię seriale autorskie. Może tak byłoby najprościej odpowiedzieć. Że jakaś ta wizja, nawiązując trochę do rozmowy, którą przed chwilą przeprowadziliśmy z Markiem Kazinsem, że wiem, kto do mnie mówi, skąd i po co. Czy mówi do mnie w tonie poważnym, czy komediowym, czy za pomocą dokumentu, czy za pomocą fabuły, to już jest dla mnie mało istotne. Dialogiem z widownią na temat kina.